10 dni modlitwy, dzień 6. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. List świętego Pawła do Galacjan, rozdział 6, werset 9. Zdecydowanie to cecha niezbyt często kojarzona ze sprawami duchowymi. Jednak zdecydowanie jest tak samo ważne w codziennym dążeniu do świętości, jak w innych sprawach życia, począwszy od sportu, poprzez naukę po sukcesy w pracy zawodowej. Bez zdecydowania powodzenie jest mało prawdopodobne. Zdecydowanie to podstawa pasji i wytrwałości w dążeniu do celu, na którym nam zależy. Aby osiągnąć nasz cel, organizujemy nasze życie w taki sposób, by nic nas nie rozpraszało. Potrzebujemy zdecydowania w naszym duchowym życiu z Bogiem i potrzebujemy konkretnej praktyki modlitwy. Często nie widzimy rezultatów naszych modlitw, bo nie jesteśmy wytrwali w modlitwie. Być może coś odciąga naszą uwagę albo ulegamy zniechęceniu i poddajemy się w głębi serca, nie wierząc, że Bóg nas wysłucha i spełni nasze prośby w sposób przekraczający nasze pojęcie. W Ewangelii Łukasza, 18 rozdziale, czytamy przypowieść Jezusa o upartej wdowie i sędzi. Choć ów sędzia nie miał względu ani na Boga, ani na sprawiedliwość, w końcu przychylił się do słusznej prośby kobiety, kiedy uświadomił sobie, że ta nie zrezygnuje. Bóg nie jest obojętny na nasze modlitwy. W niczym nie przypomina niesprawiedliwego sędziego. On pragnie nam pomagać bardziej, niż jesteśmy w stanie to pojąć. Dzisiaj w naszych rodzinach, zborach, klasach szkolnych i miejscu pracy potrzebujemy ludzi, którzy się modlą. Nie tylko wypowiadają zwyczajowe modlitwy, czy nawet mają właściwe pojęcie o modlitwie, ale takich, którzy naprawdę modlą się gorliwie i poświęcają czas na modlitwę. Bóg w swoim działaniu nie kieruje się zasadą szybciej i taniej. Uczestnicząc w wielkim boju między Bogiem a szatanem, nierzadko potrzebujemy wytrwałości w modlitwie. Musimy być gorliwi i wytrwali w naszych modlitwach, gdyż Boży plan działania nie zawsze jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Bóg rzadko podąża po linii najmniejszego oporu, realizując swoje boskie zamiary. Czyni nie to, co najłatwiejsze, ale to, co najlepsze. W naszych modlitwach nie zadowalajmy się małymi i bliskimi celami. Bóg oczekuje od nas wytrwałości w modlitwie. Mój ojciec, który był ewangelistą i pastorem, miał w swoim gabinecie na ścianie cytat Ellen G. White, który zapadł mi w pamięć. Największe zwycięstwa Kościoła Chrystusa czy pojedynczych chrześcijan to nie te, które osiąga się dzięki talentowi czy wykształceniu, bogactwu czy przychylności ludzi. To są takie zwycięstwa, które odnosi się podczas osobistych spotkań z Bogiem, gdy gorliwa, usilna wiara chwyta potężne ramię mocy. Cytat pochodzi z książki Wybrańcy Boga, wydanie drugie, Warszawa 2018, strona 140. Materiał został zrealizowany przez Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei. Dziękujemy.